Witamy serdecznie wszystkich zebranych. Witamy serdecznie wszystkich zaproszonych gości. Licznie przybyłych. Tych, którzy w dosyć ten szczególny dzień i zakończenie roku mieli czas i ochotę przyjść. Spotkaliśmy się dzisiaj na takim... dobrze powiedziane, spotkaliśmy się na spotkaniu Twierdza Bojen i 5 minut historii przyszłości, czyli przyczynek do setnej rocznicy obchodów wybuchu I wojny światowej, który to rok przypadnie za 2 lata, czyli 1914 rok. Twierdza Bojen jest naszym problemem, jest nawet dużym problemem od wielu, wielu lat, ale jest też szansa na to, żeby za 2 lata stała się naszą okazją do pokazania się na terenie, jakby na forum ogólnopolskim. I my, wydaje się, że mamy pomysł na to, żeby to zrobić i do tego się dobrze przygotować. My, to znaczy ja, Krzysztof Kosakowski, dr Robert Kępa, Jan Sekta, Wojciech Chodakowski, tam Jarosław Andrukaitis, nazwaliśmy siebie grupą inicjatywną. Ta grupa inicjatywna niejako wyszła sama z siebie, z naszych spotkań z historią, które organizowaliśmy w pierwszym półroczu w naszym mieście, które cieszyły się, tak już nawiasem mówiąc, olbrzymim powodzeniem. I pomyśleliśmy sobie, że mając lekkie doświadczenie w organizowaniu takich spotkań, zorganizujemy właśnie to spotkanie o takim tytule. I nie mamy za sobą, w sensie nie reprezentujemy żadnej organizacji, natomiast reprezentujemy siebie i sympatyków twierdzy, sympatyków naszego miasta. I dlaczego twierdza, i dlaczego pierwsza wojna światowa, i dlaczego rok 1914, to o tym oczywiście opowie dr Robert Kępa. Udowodni jakby nam, postara nam się udowodnić, dlaczego te 5 minut twierdzy i dlaczego warto na tej bazie zbudować fajną imprezę i dobrze się do niej przygotować. Jeżeli można, jeszcze w słówko wejdę Krzysiukowi delikatnie. Pomysł tego spotkania powstał troszeczkę w mojej głowie, tak na bazie wypowiedzi starosty Giżyckiego, Darka Giżyckiego, szkoda, że go dzisiaj tutaj nie ma. Kiedy było to spotkanie, taka konferencja naukowa z okazji 400-lecia miasta, ja sobie wyraziłem opinię, że w zasadzie już jest za późno, żeby do tego się brać, za te takie uroczystości. Natomiast właśnie Darek Rzeczewski stwierdził, że nie, że jeszcze jest na tyle dużo czasu, że warto by się nad tym zastanowić, jakby to może było wspólnie zrobić. I właśnie po jego wypowiedzi, ja sobie myślałem, może faktycznie Darek ma rację, warto by się było spotkać w gronie osób zainteresowanych, ludzi, przede wszystkim przedstawicieli władz miasta, powiatu i gmin, i pomyśleć, czy te 2 lata da się jeszcze wykorzystać na to, żeby Giżycko w tym okresie stało się takim pępkiem Europy i przygotować imprezę, która by spowodowała, że Giżycko by oprócz tej turystyki zaistniało jeszcze z innego jakby ujęcia, ale mógł być to niezły aspekt, żeby do tego miasta i do jego okolic, na teren powiatu Giżyckiego, a może nawet sąsiednich, a może nawet na Mazury, ściągnąć całkiem sporą grupę turystów. Ja jeszcze będę o tym troszeczkę mówił przy swojej prezentacji, dlaczego akurat taka myśl mi przyszła do głowy, ale to tak uzupełniając wypowiedź Krzyśka o przyczynach powstania tego spotkania. Tej grupy inicjatywnej i tego spotkania zorganizowania. Więc jak już mówiłem, pierwszą osobą, która wystąpi podczas tego spotkania i spróbuje powiedzieć o roli naszej twierdzy, będzie dr Robert Kępa. Później Wojtek Chodakowski przedstawi w takich krótkich, żołnierskich słowach dotychczasowe działania na twierdzy. Chodzi o to, żebyśmy sobie uświadomili, że nie jesteśmy tak zupełnie bez doświadczenia, że jednak pewne rzeczy potrafiliśmy robić. Ja mówię my, w sensie członków grupy inicjatywnej, Towarzystwa Twierdzy Wojny i tak dalej, miasta. Jak robią to inni, czyli że takie imprezy są robione na świecie, w Polsce, w Europie. O tym opowie Jasiu Sekta. I to wszystko, w tym sensie wszystko, że to będzie jakby uzasadnienie naszego spotkania, a później chcemy porozmawiać. Chcemy porozmawiać o tym, czy
W ogóle to robimy, jak panowie to będziecie widzieli, jak, i czy jesteśmy rzeczywiście w stanie to zrobić. Także zapraszam dr Robert Kępa. Proszę bardzo. Dobrze. Witam, cieszę się tak liczną publiką, ale to nie w ilości, tylko w jakości tak naprawdę zawsze jest rzecz. A dzisiaj takie spotkanie jest podwójnie inspirujące, bo przynajmniej się dowiedzieliśmy, że już jesteśmy grupą inicjatywną. Spoko, więc jest dobrze. Proszę Państwa, dlaczego twierdza Bojen? Tak jak tutaj siedzimy, to pewno każdy z nas znajdzie sobie jakieś tam wytłumaczenia i powody. Ja mam czyste sumienie najprościej w świecie. Z zawodu jestem przede wszystkim historykiem. Specjalizacja historia wojskowości. Urodziłem się w Giżycku, mieszkam w Giżycku, więc co będę więcej tłumaczył, nie? Nie będę się zatwierdzę w związku z tym tłumaczył. Pierwsza wojna światowa za 2 lata będziemy obchodzili 100. rocznicę. Tak naprawdę może i to zakrawa trochę na ironię, ale ta inicjatywa wcale nie zrodziła się w jakimś szlachetnym miejscu z punktu widzenia dziejów I wojny światowej na terenie dzisiejszego państwa polskiego, jak choćby właśnie nasze województwo czy podkarpackie, ale zrodziło się notabene w Łodzi. I tak naprawdę stamtąd ponad 2 lata temu wyszła inicjatywa stworzenia na obszarze 9 województw w Polsce szlaku Wielkiej Wojny. Ten szlak będzie łączył Polskę od południa po północ i będzie odbijał w kierunku wschodnim na Podlasie. Dopiero po 2 latach tak naprawdę do tej inicjatywy przystąpiło nasze województwo, trochę poganiane przez resztę towarzystwa, że my już tutaj mamy trasy wytyczone, wydawnictwa zrobione, strona internetowa się kończy, a wy tak naprawdę jeszcze nie wiecie, gdzie jesteście. No i w tym momencie zaczął się u nas trochę ruch w Olsztynie i tym tropem, że tak powiedzmy, mogliśmy się trochę do tego wszystkiego podłączyć i sprawę pogonić. Dla mnie inspirujące w gruncie rzeczy w kontekście dyskusji na temat rocznicy I wojny światowej, czy też Wielkiej Wojny, a kontekst giżycki, było tak naprawdę opinia któregoś z członków zarządu województwa, który w sytuacji, kiedy była referowana problematyka szlaku i zaangażowania naszego województwa w ten pomysł, stwierdził, ale co my mamy z tym wspólnego, przecież to nie nasza wojna była. No i w tym momencie tak sobie pomyślałem, że faktycznie edukacji nigdy dosyć, bo gdyby nie pierwsza wojna światowa, to na pewno niepodległości Polski by nie było, a gdyby nie było niepodległości Polski, to można zaryzykować, że ten pan z całą pewnością nigdy nie zasiadałby w takim organie jak Zarząd Samorządnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, bo ani takiego województwa by nie było, tym bardziej takiego zarządu nie trzeba by było, a ten pan z całą pewnością byłby gdzieś w jakimś innym zakątku jakiegoś państwa obywatelem. Taka jest brutalna rzeczywistość. Z tą wojną jest związana państwowość polska dwudziestowieczna. Z tą wojną jesteśmy my również związani. Dlaczego nasze województwo jest z tym szczególnie związane? To wystarczy wyjechać poza granice Polski, spotkać się z ludźmi, którzy interesują się historią sztuki wojennej, aby dowiedzieć się, że oni wszyscy wiedzą, co to są drugie kanny. Były pierwsze kanny, które Hannibal zgotował Rzymianom, ale i były drugie kanny, które Samsonowowi zgotowała spółka Hindenburg-Ludendorff. Ta bitwa, która przeszła do historii pod nazwą Bitwa pod Tannenbergiem, jest tak naprawdę w każdym podręczniku szanującej się szkoły współczesnej wojskowej, która wykłada coś sensownego a propos myśli wojskowej w ogóle w dziejach ludzkości. I czy to jest West Point, czy to są angielskie akademie wojenne, nie ma to znaczenia. Oni wszyscy wiedzą, co to jest Tannenberg. Szkoda, tyle tylko, że w kontekście I wojna światowa, Warmia i Mazury, nasz region, im kojarzy się ta wojna tylko i wyłącznie z Tannenbergiem, bo z naszego punktu widzenia jest to trochę kilometrów od nas. Ale my mamy swoją tak naprawdę propozycję. Ja chciałem Państwa próbować dzisiaj przekonać do tego, że niewykluczone, myślę, że tą tezę dałoby się przy dłuższej dyskusji udowodnić, że Tannenbergu by nie było,
albo potoczyłby się zupełnie inaczej. Tym samym losy wojny potoczyłyby się najprawdopodobniej zupełnie inaczej, a idąc jeszcze dalej, to i losy Polski potoczyłyby się pewno zupełnie inaczej, gdyby nie ten mały artyleryjski fort zaporowy pod nazwą Feste Boyen, a my się przyzwyczailiśmy mówić nasza twierdza Boyen. Trochę szerszej perspektywy. Widzicie Państwo granicę między Cesarstwem Niemieckim i Rosyjskim oraz Austro-Węgierskim. W roku 1914 ta ciemna linia pokazuje wyraźnie. Plany stron były, jak Państwo wiecie, z grubsza dość proste. Niemcy skoncentrowali się całkowicie na froncie zachodnim i tam szukali szybkiego rozstrzygnięcia, nim Rosjanie się ogarną. Wiadomo, wielkie imperium, mobilizacja, 6 tygodni, to tak lekko licząc, zanim te pociągi zza Syberii, z Kaukazu i innych części dojadą z rekrutami, to uhuhu. Więc plan był taki, żeby się opędzić z Francuzami i wówczas ze starymi przecież krewniakami, braćmi prawie, jeżeli chodzi o rodziny panujące, usiąść do stołu i powiedzieć, że dalej wojny nie toczymy. Wiązać ewentualnie Rosjan mieli na froncie wschodnim Austriacy z obszaru Galicji, chcieli uderzać w kierunku właśnie na Lublin, Zamość, to były ich podstawowe, pierwotnie cele. Ale Austriacy, którzy mieli interes na tym froncie, liczyli na to, że Niemcy z góry, z Prus wschodnich wykonają koncentryczne uderzenie, a więc tak jak oni uderzą z Galicji w kierunku na Lublin i później Warszawę, tak Niemcy z Prus wschodnich uderzą w kierunku południowym na Pułtusk, Mławę, Warszawę. Tam się spotkają, całe zgrupowanie królewieckie zostanie okrążone, rozbite i to przyspieszy tak naprawdę finał wojny z Rosją na froncie wschodnim, bo wbrew pozorom Austriacy biznes mieli na wschodzie, gdzie indziej, konkretnie na Bałkanach. Taki był zasadniczy plan. Problem polegał na tym, że Niemcy zostawili w Prusach Wschodnich tylko 1/8 armię z 4 niepełnymi korpusami i tak naprawdę nie mieli planów żadnych, jeżeli chodzi o podejmowanie działań ofensywnych, o czym Austriacy nie do końca wiedzieli. Natomiast Rosjanie ciśnięci byli przez Francuzów, którzy chcieli, aby jak najszybciej z Warszawy w kierunku na Poznań uderzać na Berlin i to było też logiczne z punktu widzenia Francuzów, to uderzenie na pewno zmusiłoby Niemców do ruchów, przerzutu części wojsk, co by tylko i wyłącznie użyło im na kierunku swoim zachodnim. Natomiast czy to miało sens, to Francuzów w tym momencie nie interesowało. A Rosjanie mieli świadomość tego, że mają topór nad sobą, a pieniek pod sobą. I pytanie, czy ty chcesz, żeby ktoś tutaj zrobił takie gładkie cięcie. I Rosjanie uznali, że zanim oni pójdą tropem żądań i oczekiwań Francuzów, to oni sobie pozamiatają tutaj na przedpolu. A więc najpierw zlikwidują nawis wschodniopruski, a później przybiorą się do Galicji Wschodniej. Biorąc pod uwagę potencjał ludnościowy tego kraju i jego armię, można było spokojnie brać się za dwa tematy jednocześnie. Stąd też zrodził się pomysł rosyjskiego planu, a więc dwie armie. Pierwsza armia Niemen pod dowództwem generała Rennenkampfa, druga armia Narew pod dowództwem generała Samsonowa. Klasyczny manewr oskrzydlający, biorąc pod uwagę, że osią tego manewru są wielkie jeziora mazurskie. 80 km w linii prostej, circa about 140 biorąc pod uwagę linie drogowe. Bariera, przez którą można było spokojnie przejść albo obchodząc ją od dołu, albo od góry. A jak między, to albo Giżycko, albo próbować się przemyknąć gdzieś tam między Niegocinem a Śniadwami, forsując najpierw Buwełno Wojnowo, później ewentualnie Jagodne i wyjść później gdzieś tam na przedpola Rynu. Natomiast Rosjanie, mając świadomość tego, że jest to manewr bardzo trudny, biorąc pod uwagę ukształtowanie terenu, istniejącą sieć drożną, decydują się od razu na wielki manewr skrzydlający. A więc, jak Państwo tutaj widzicie, 4 korpusy idą górem armii Rennenkampfa, idą tradycyjną drogą niziną wschodniopruską, a więc wzdłuż Pregoły,
kierując się w gruncie rzeczy od Stołupian przez Gąbin, Wystróć w kierunku na Królewiec, tradycyjny trakt ćwiczony już od stuleci. Później z zamiarem odbicia w kierunku południowo-zachodnim, a więc kierując się na Olsztyn, jednocześnie armia Narew wykonuje manewr z pozycji wyjściowych Chorzele-Mława, kierując się na Wielbark, Nidzice, Działdowo i dalej z zamysłem kierunek Olsztyn. Linia Olsztyn-Ostróda miała być tą linią, na której miało się towarzystwo spotkać. W założeniu plan przewidywalny, nic genialnego w tym nie ma, solidna sztabowa robota, powinno się udać, układ 2:1 gwarantował tak naprawdę to, że ta operacja była skazana na powodzenie. Gdyby nie mankamenty tych dwóch panów 9 lat wcześniej na dworcu w Mugdenie w czasie wojny rosyjsko-japońskiej urządziło sobie ustawkę. Czy się oklepse zrobili tak naprawdę na dworcu, przy ludziach. Więc nie ma w tym nic dziwnego, że niespecjalnie za sobą przepadali. Co prawda źródła nie podają, kto komu zrobił większą krzywdę. No ale panowie się regularnie pobili na dworcu w Mugdenie. Armia rosyjska to zawsze się mówiło moloch trochę na glinianych nogach. Ludzi u nas mnogo, ale z taborami już gorzej, z łącznością wręcz tragicznie. A wszystko ma czas w gruncie rzeczy. Ta operacja była banalnie prosta do wygrania i przeprowadzenia pod warunkiem, że tych dwóch dżentelmenów ze sobą ściśle i precyzyjnie współpracowało. To znaczy obie armie powinny w tym samym czasie przekroczyć granicę. I w tym momencie niestety, ale 8 Armia musiałaby podjąć decyzję. Albo podejmuje ryzyko bycia okrążoną za Wielkimi Jeziorami Mazurskimi i w efekcie zniszczoną, albo podejmie ryzykowną próbę pobicia którejś z armii z nadzieją, że druga nie dobierze im się od tyłu do skóry. Aczkolwiek plan niemiecki wbrew pozorom był przygotowany zupełnie inny. Jeżeli doszłoby do takiego uderzenia rosyjskiego, cel był prosty. Wycofujemy się poza linię Wisły, Prusy Wschodnie oddajemy Rosjanom bez walki. Później i tak to odzyskamy. I tak to, proszę Państwa, się poukładało mniej więcej na dzień dobry. Tutaj pierwszy dowódca 8 Armii, generał Prittwitz von Krafon. Człowiek zacny, ale wtedy już talentami, że tak powiedzmy, wodzowskimi nie bardzo błyszczał. Zasadniczo, jak Państwo widzicie, za Wielkimi Jeziorami, za Giżyckiem skoncentrowana 6. Dywizja, 6. Brygada Landwehry, tylko mająca blokować przesmyk między Niegocinem a Śniartwami. Na górze, na północ od Mamr w kierunku Wystruci mamy skoncentrowany wówczas jeden korpus i drugi korpus. Pierwotnie granicy południowej broniły 17 i 20 korpus, ale szybko zapadła decyzja, że zostaje tylko 20 korpus na linii Nidzica-Działdowo, a 17 zostanie przerzucony na północ, bo problem polegał na tym, że Rosjanie, a konkretnie Rennenkampf, w gruncie rzeczy o ponad tydzień wyprzedził ruchy wojsk armii Narew i już 15 sierpnia przekroczył granicę Prus Wschodnich i podążał w kierunku na Gąbin. W tej sytuacji manewr z 17 korpusem był najprościej w świecie wymuszony. Na przedpolu armii, tutaj na przedpolu mazowieckim było wiadomo, że jeszcze Samsonow nie podszedł nawet pod granicę, a tutaj już przeciwnik przekroczył, więc tak czy owak trzeba było podjąć próbę kontaktu z armią Rennenkampfa. To w praktyce, proszę Państwa, doprowadziło do dwóch bitew. Najpierw 17 sierpnia pod Stołupianami, a później 20 sierpnia bitwa pod Gąbinem. Obie generalnie Stołupiany to wielki sukces Niemców, Gąbin takie 50-50, ale operacyjnie wyszli na tym dość dobrze. I widzicie Państwo, jak wtedy to wszystko było rozrzucone, a więc zasadniczo 3/4 armii, 8 armii blokowało przejście na północ od Mamr,
próbowało powstrzymać armię Rennkampfa. No i w tym momencie zapadają kluczowe decyzje, bo 20 sierpnia Samsonow przekracza granicę na południu. No i jest w tym momencie pytanie, co robić. Dowódca 8 Armii podejmuje decyzję, wycofujemy się za Wisłę. W tym momencie nie ma sensu dalsza walka, armia będzie stracona, jeżeli ją podejmie. To nie jest częsty przypadek, ale trafia się nawet w armii niemieckiej. Trzech dowódców korpusu wyraziło odmienne zdanie w stosunku do zdania dowódcy. Zwłaszcza dowódca pierwszego korpusu miejscowego wschodniopruskiego, generał François, a także dowódca 17 korpusu, generał Mackensen, byli zwolennikami kontynuowania walki i pobicia najpierw armii Rennkampfa. Tym bardziej, że dowódca 20 korpusu, który pilnował bramy wojennej pruskiej, czyli tego przesmyku między Działdowem a Nidzicą, po tym jak dostał wsparcie jedną dywizją rezerwową, stwierdził, że on sobie poradzi z Samsonowem i on go powstrzyma tak długo, jak będzie trzeba. Więc wy pozamiatajcie na górze, a ja powstrzymam na dole, a później się zobaczy. To chyba przesądziło o tym, iż sztab główny niemiecki, generał Moltke, zdecydowali, iż przy takiej różnicy zdań trzeba znaleźć nowego dowódcę armii. No i w tym momencie szybko zadzwoniono, generał Hindenburg dostał polecenie wsiadania do wagonu, w Poznaniu miał się spotkać z Ludendorffem, który jechał innym pociągiem i między Poznaniem a Malborkiem mieli wymyśleć, co dalej w Prusach Wschodnich. Tak się potoczyło, ci dżentelmeni się 21 spotkali, 22 dojechali do Malborka, no i w tym momencie zaczęły się przygotowania do tego, co w gruncie rzeczy dalej. No i proszę Państwa, tutaj pokazuję akurat ta mapka ruchy armii Samsonowa między 17 a 20. Oni podeszli, przekroczyli granicę, wzięli Nidzicę, wzięli Działdowo i tak naprawdę kierowali się dalej na Olsztynek i Olsztyn, realizując swoje podstawowe cele. Interesujące były działania 6 Korpusu prawoskrzydłowego rosyjskiego, który szedł trochę bokiem i jego zadaniem było pójście najpierw na Szczytno, a później miał odbijać na Biskupiec, a stamtąd miał rozpoznawać przestrzeń w gruncie rzeczy tego trójkąta Biskupiec, Mrągowo i Kętrzyn na wypadek, gdyby Niemcy z góry schodzili. Niemcy przyjęli inną koncepcję, w gruncie rzeczy Hindenburg z Ludendorffem, a więc uznali, że Rennkampf na razie za mocno się nie rusza po Gąbinie. Idzie do przodu, ale to nie jest jakieś tam tempo sprinterskie, a raczej żółwie, a jednocześnie ruchy armii Samsonowa stają się coraz bardziej ryzykowne, bo podchodzą po prostu pod Olsztyn i to już byłoby zbyt wiele. Decydują się na manewr, a więc oddziały ze skrzydła północnego mają się jak najszybciej odłączyć czy zerwać kontakt z wojskami rosyjskimi. Pociągi czekają, sieć kolejowa jest dobra i mają ekspresem po prostu być te jednostki przerzucone na odcinek południowy przeciwko armii Samsonowa. I teraz proszę Państwa, tak naprawdę z perspektywy 23 sierpnia, to jest dla nas taki kluczowy moment. Wtedy zaczyna się ten wielki transfer jednostek ze skrzydła północnego, a więc 1, 17 korpusu i 1 korpusu rezerwowego przerzucane są z tej przestrzeni na północ, północny zachód od Węgorzewa i śmigają przez Olsztyn w kierunku Olsztynka i Ostródy. Tutaj się wyładowują. W ciągu jednej doby udało im się tą operację przeprowadzić. Na górze zostawiono tak naprawdę tylko i wyłącznie jedną brygadę Landwehry, na dzień dobry jeszcze, a więc ta 6. Brygada Landwehry, która stała za Giżyckiem. Natomiast 17. Korpus został przerzucony, miał iść w kierunku w gruncie rzeczy na Biskupiec i tutaj ewentualnie miał, gdyby Rennkampf zaczął ich ścigać, to tutaj miał próbować ich powstrzymać, a gdyby Rosjanie 6. Korpus próbowali się połączyć z Rennkampfem, to też mieli ich na tej przestrzeni mniej więcej przytrzymać.
Takie było założenie. Reszta sił idzie na Samsonowa i ma go pobić. No i teraz, proszę Państwa, sedno problemu polegało na tym, jak się zachowa zgrupowanie Rennenkampfa. Co on tak naprawdę będzie robił? Ma problem. Po tym, jak główne oddziały niemieckie odłączają się od Rosjan i szybko przemieszczają się na południe, on dokładnie nie wie dokąd. To jest jego problem. Wie, że ma problem w Giżycku. Jest twierdza, nie wie nic o tym, ile jest załogi w twierdzy, natomiast wie, że ma z nią problem. Bo ten gościu, czyli pułkownik Busse, komendant twierdzy, ze swoim sztabem tutaj na tle budynku ówczesnego skrzydła zamku, no, okazał się być dość sprytnym dowódcą, który postanowił, nieważne jakimi siłami, ale próbować mylić przeciwnika co do potencjału i możliwości jego załogi. No, akurat mamy zdjęcia z Giżycka, oddziały przed wymarszem na front. Tutaj chyba zdjęcie dość rozpoznawalne, więc stacja gołębi pocztowych, sala ćwiczeń i Ludkowie, bo tutaj jest obok warsztat artyleryjski, którzy coś tam strugali sobie przy tych działach. Miasto przygotowało się do obrony. Tutaj widać fragment zabudowy między kanałem, ta przestrzeń od kanału Sikorskiego dalej wzdłuż kolejowej. Cała ta przestrzeń miasta aż do wysokości w gruncie rzeczy Placu Grunwaldzkiego, ta część została zrównana z ziemią po to, żeby przygotować twierdzę do obrony. Miasto powinno być zrównane z ziemią, ale nie zostało, chociaż całe było w granicach drugiego rejonu fortyfikacyjnego, fortecznego, a zgodnie z przepisami prawa powinno być wtedy zrównane z ziemią. Z drugiej strony w tej przestrzeni za Giżyckiem, między Giżyckiem a Rynem, w tym takim woreczku w gruncie rzeczy otoczonym jeziorami, masa uciekinierów ze wschodniej części prowincji, a więc z powiatu godlewskiego, a przede wszystkim z powiatu oleckiego i jełckiego, a także mieszkańcy powiatu giżyckiego położeni na wschód od linii jezior. Tutaj oni tak naprawdę ze swoim dobytkiem koczowali na łąkach i czekali na rozstrzygnięcia. Bronili bardzo często tacy trochę podstarzali panowie w dziwnych mundurach, bo armia regularna wyglądała inaczej, a Landsturm i Landwehra, a zwłaszcza Landsturm, tak jak tutaj, czyli pospolite ruszenie, wyglądało trochę inaczej. Sam pułkownik Busse miał do dyspozycji około 4000 ludzi, ale wszystko to były bataliony zapasowe, bądź też bataliony Landwehry, bądź też formacje ochotnicze Landsturmu, ad hoc stworzone z ochotników w Giżycku. W gruncie rzeczy nie było tutaj żadnej pierwszoliniowej formacji ani piechoty, ani artylerii. 25 Rosjanie podejmują pierwszą próbę zdobycia Giżycka. 26 ponawiają tą próbę. 27 pojawia się żądanie złożenia kapitulacji przez twierdzę, odrzucone przez komendanta. W tej sytuacji 28 sierpnia Rosjanie przypuścili atak, ale tym razem od zachodu. Od strony Kamionki i Sterławek, a więc z kierunku, którego się najmniej spodziewano, wykonano uderzenie na twierdzę. O mały figiel przy okazji wyjazdu poza twierdzę nie zostałby przyłapany wówczas sam komendant. Po prostu stamtąd się Rosjan nie spodziewano. Natomiast fakt jest faktem, że ten atak udało się odeprzeć. Tego samego dnia, co prawda, Rosjanie również uderzyli z drugiej strony, jeżeli chodzi o odcinek Lasu Miejskiego. Mimo wszystko to koncentryczne uderzenie, każde z nich zostało odparte. Efekt tego był taki, że 29 sierpnia komendant zdecydował się na wykonanie swoistego przeciwuderzenia i urządził sobie wyprawę na Kruklanki. Co prawda doszedł tylko do dworca, ale cel został osiągnięty. Rosjanie, i to wiemy za sprawą jeńców, byli święci przekonani, że tutaj w tej twierdzy jest zamknięta przynajmniej dywizja piechoty. I to, proszę Państwa, tłumaczy w jakiejś mierze zachowanie generała Rennenkampfa, bo
zwróćcie Państwo uwagę, 29 sierpnia. To są te kluczowe momenty, kiedy rozstrzygały się losy Giżyckiej Twierdzy. A tutaj na te daty nie zwracajcie Państwo uwagi, tylko przyjmijcie, że mówię prawdę, iż między 25 a 29, 30 sierpnia rozgrywa się zasadnicza część tak zwanej bitwy pod Tannenbergiem, bo ona wtedy się tak nie nazywała. 25 zaczynają Rosjanie, 29 wieczorem zapada decyzja o wycofaniu i 30 sierpnia armia Samsonowa zaczyna się po prostu wycofywać z Prus Wschodnich. To są dokładnie te same widełki czasowe. Tu się rozstrzyga bitwa pod Tannenbergiem, a u nas rozstrzygają się losy twierdzy. Pytanie, gdy zadajemy, dlaczego pod Tannenbergiem Rosjanie przegrali, dlaczego przegrali tą kampanię w tym momencie? Najczęściej się mówi, że tych dwóch panów się nastukało w Mukdenie, tak, bo tak to przyszło do historii, bo główny autor w gruncie rzeczy tego sukcesu pod Tannenbergiem, ówczesny major, później pułkownik i generał Max Hoffmann, który był mózgiem tego planu, to on tak naprawdę później w swojej książce napisał, że bitwę pod Tannenbergiem wygraliśmy na dworcu w Mukdenie. Ale to było zbyt proste, że jeden generał postanowił drugiemu zrobić kuku. Fakt jest faktem, Rosjanie nie ufali z nowoczesnej technologii. Jak już używali radiostacji, to jeszcze nie mieli ochoty szyfrować depesz, czyli walili otwartym, prostym tekstem. Niemcy to wyłapywali, wiedzieli od 25 sierpnia, że Rennenkampf nie ma zamiaru galopem biec na spotkanie Samsonowa, tylko będzie powoli przesuwał się. I on się tak przesuwał jak wachlarz. Węgorzewo było osią tego wachlarzu i tak zamiatali w kierunku południowo-zachodnim, osiągając w praktyce, w gruncie rzeczy, właśnie tą linię Barciany, w kierunku na Bartoszyce, tej Reszel, Korsze, Kętrzyn, to wszystko było pozajmowane. Mniej więcej do tego poziomu doszli takim tempem mniej więcej jak 20 km dziennie. Natomiast oczywiście, jak niemiecka piechota przechodziła na południe, to potrafili robić po 35 i 50 km dziennie. Co prawda następnego dnia nie bardzo się nadawali do ataku, ale to było do zrobienia, bez problemu. Poza tym Rennenkampf miał 5,5 dywizji kawaleryjskich. Jeżeli on by puścił te prawie 30 tysięcy chłopa na koniach przed siebie, to biorąc pod uwagę to, jakie oni w ogóle panikę wywoływali w terenie, gdziekolwiek się kozacy nie pojawili, to nieważne, każdy ruski na koniu był kozak. To nie jest przypadek, na to są dowody. Niemcy po prostu rzucali broń i długo. No. Jeżeli to były mniejsze oddziały, to nawet się nie zastanawiali. Ruska kawaleria na horyzoncie znaczy kozacy, znaczy się w nogi. Nie? Taka była rzeczywistość. Gdyby on puścił tą jazdę do przodu, to być może poszłoby to wszystko jeszcze zupełnie inaczej. Ale ja nie przez przypadek zwracam uwagę na tą zbieżność czasową. 25, 29 sierpnia. Tu i tam. To, że Rennenkampf postanowił zdobyć za wszelką cenę twierdzę, biorąc pod uwagę to, jak oceniał jej potencjał, wydaje się być bardzo logicznym. Bo teraz iść na południe, na spotkanie Samsonowa i zostawić sobie za plecami dywizję zamkniętą w twierdzy, ale dywizję, która przecież mogła z tej twierdzy w każdym momencie wyjść, to nie jest coś, co jest zgodne z kanonami sztuki wojennej. Można było oczywiście zablokować tą twierdzę, i tak jak zrobiono, ten drugi korpus syberyjski, który był, on mógł sobie spokojnie twierdzę zablokować. Jedna dywizja ze wschodu, druga dywizja z zachodu, bo tak się to przecież ułożyło. Te dwie dywizje próbowały w końcu tego 28 ze wschodu i zachodu Giżycko łącznie zdobyć. To mogło przecież się spokojnie udać. Tak naprawdę być może rzecz by potoczyła się inaczej jeszcze, gdyby Rennenkampf i Samsonow łącznie zresztą mieli lepsze rozpoznanie tego, co się w trawie piszczy, bo oni tak naprawdę nie do końca wiedzieli, gdzie są te wszystkie korpusy niemieckie. Bitwa pod Tannenbergiem zaczęła się jako bój spotkaniowy dwóch zaskoczonych korpusów.
jedni drugich się absolutnie w tym miejscu nie spodziewali, bo jedni o drugich tak naprawdę nic w tym momencie nie wiedzieli. Te szybkie transfery kolejami, co było dobre z punktu widzenia Niemców, to sprawiało, iż Rosjanie naprawdę w pewnym momencie się pogubili i zastanawiali się, gdzie są oddziały niemieckie z punktu widzenia Rennenkampfa i z punktu widzenia tego 6. korpusu, który szedł od południa na spotkanie Rennenkampfa. Wysyłali szwadrony kawalerii w różnych kierunkach po to, żeby znaleźć przeciwnika. Rozpoznanie lotnicze wtedy to jeszcze jest wszystko w pieleszach, więc nie bardzo to dawało jakby powodzenie i gwarancję takiej pełnej wiedzy. Dlatego ja pozwolę sobie zaryzykować taką tezę, że to jest gdybologia oczywiście historyczna, że sukces pod Tannenbergiem tak naprawdę nie byłby możliwy bez skutecznej obrony naszej twierdzy w Giżycku. Ta twierdza, nie ma co do tego cienia wątpliwości, związała część sił armii Rennenkampfa, które na pewno nie poszłyby nigdy pod Tannenberg z odsieczą. I nie ma również cienia wątpliwości, że spowolniły działania armii Rennenkampfa, jeżeli chodzi o poruszanie się w kierunku południowo-zachodnim. Bo gdy oni już się kapnęli, że tak naprawdę przed sobą mają pustkę, a kapnęli się 27 w gruncie rzeczy sierpnia i 28 tempo przyspieszyli, to 28 tak naprawdę szala pod Tannenbergiem się przechyliła w drugą stronę i wtedy już się zaczęło tylko i wyłącznie dobijanie poszczególnych korpusów rosyjskich. Mając to na uwadze, moim zdaniem, jak mało kto, a więc poza tym bliżej nieokreślonym miejscem w naszym województwie, które mogłoby próbować zawłaszczyć bycie Tannenbergiem, bo to jest taki problem. No, bitwa pod Tannenbergiem to jest bitwa, która rozstrzygnęła się na przestrzeni 30 km północ-południe, no i przynajmniej 20 km wschód-zachód. A więc mamy taki wielki obszar. To nie jest bitwa na tej polanie. To jest bitwa w przestrzeni między Olsztynkiem, Działdowem i Nidzicą. Więc gdzie ona była, jest kwestią umowną i w tym kontekście choćby obchodów rocznicowych będzie problem, moim zdaniem, gdzie to ustawić, bo chyba nie na polach Grunwaldu, bo wtedy się robią już całkiem pomyrda, o co w tym wszystkim chodziło. Tym bardziej, że na tych polach wtedy tej bitwy w ogóle tam nie było, nie? A my mamy kamyczek do ogródka w postaci twierdzy, która na pewno była i na pewno jest i na pewno ciągle w tym samym miejscu, która odegrała istotną rolę z punktu widzenia przebiegu tej bitwy tannenberskiej. Hindenburg prawdopodobnie by się na to nie zdecydował, gdyby nie miał świadomości tego, że mimo wszystko jest szansa na powstrzymanie Rennenkampfa na północy. To chodziło naprawdę o 2 dni, żeby on nie zdążył się kapnąć, co jest grane i w tym momencie uda się to wszystko rozwiązać. Bo później wszystko się obróciło. Samsonow zresztą skończył marnie, do dzisiaj nie wiemy jak. Niewykluczone, że z ręki własnych żołnierzy pod Wielbarkiem. Armia wycofała się na północne Mazowsze. No i w tym momencie 8. Armia wykonuje szybki zwrot w kierunku północno-wschodnim na spotkanie 8. Armia, na spotkanie armii Rennenkampfa. Plan początkowy był taki, żeby uderzać na północ, a więc w tym odcinku w pasie między Węgorzewem a Wystrucią i tędy po prostu spychać armię Rennenkampfa w kierunku na Suwałki dalej, a jeszcze dalej po prostu ewentualnie na Grodno. Natomiast zrodził się pomysł, że te spychanie może sprawić, iż oni po prostu jak tłok w strzykawce wypchną tą armię Rennenkampfa na wschód. I stąd się zrodził pomysł, aby częścią sił, konkretnie 17 i 1 korpusem, zrobić manewr skrzydlający, a więc z pozycji wyjściowej Giżycko-Orzysz, a raczej konkretnie Giżycko-Mikołajki, wykonać uderzenie w kierunku północnym, kierując się na Gołdach i dalej Gąbin i w tym momencie odciąć możliwość odwrotu, wziąć armię w kleszcze i rozkwasić. I w gruncie rzeczy w tym momencie Giżycka twierdza po raz drugi
zaistniała. Wtedy skutecznie powstrzymywała Rennkampfa, w jakiejś mierze przynajmniej, a po tygodniu stała się bazą wyjściową, pozycją wyjściową dla uderzenia. Poszło to dwoma skrzydłami, a więc jedna z dywizji poszła na Posesdrze, druga poszła na Kruklanki. Natomiast pierwszy korpus poszedł z Mikołajek przez Orzysz i później zrobił odbój taki, można powiedzieć, na Wydminy i dalej mieli pójść razem i już się spotkać pod Gołdapią. Do spotkania doszło, natomiast nikogo nie odcięli, bo Rennkampf, jak zauważył, co jest grane, to wydał 9 września decyzję, rozkaz o wycofaniu armii i w gruncie rzeczy bez większych strat jego armia wycofała się na pozycje wyjściowe w rejonie Mariampola i Suwałk. Nie? Więc w kontekście bitwy pod Tannenbergiem nasza twierdza ma swoje 5 minut. W kontekście bitwy nad Jeziorami Mazurskimi, czy pierwszej bitwy nad Jeziorami Mazurskimi, 8-12 września, jest poza dyskusją, ma swoje więcej niż 5 minut, bo jest bazą wyjściową. A później jeszcze przychodzi przełom roku 14-15, kiedy od października do lutego mamy front, ustabilizowany front, w gruncie rzeczy no, na linii Cieszpięta, Marcinowa Wola, Przykop, Miłki i dalej w kierunku na Kruklanki przez Siedliska i dalej do Przerwanek i dalej w gruncie rzeczy aż na północ od Węgorzewa. Mamy ponad dwa miesiące stałego frontu z walkami pozycyjnymi na tym obszarze. Ślady po tym macie Państwo w naszym krajobrazie wszechobecne i schrony i liczne cmentarze wojenne. Zresztą gmina Miłki jest w tej materii chyba najlepiej, że tak powiedzmy, reprezentowana statystycznie rzecz biorąc, bo tam cmentarz to prawie przy każdej wsi nad Głównym Wojnowym. Więc to są widome, czytelne dowody na to, że ta pierwsza wojna światowa i Giżycko to jest temat, który powinniśmy tak naprawdę się głębiej zająć w kontekście tych obchodów rocznicowych. Z mojej strony na razie tyle. No cóż, ja mam nadzieję, że udowodniliśmy sobie, że jednak rzeczywiście te 5 minut mieliśmy w historii. W takim razie teraz Wojtek, jak prosiłem w takich krótkich żołnierskich słowach, powie, co w tej twierdzy dotychczas się robiło, takie ważniejsze imprezy, na której bazie zdobywaliśmy doświadczenie jako mieszkańcy miasta i tak dalej. Proszę bardzo. Pierwszy taki mój pomysł był taki, żeby Państwu przybliżyć wszystkie nasze działania, towarzystwa, które od 1993 roku prowadziliśmy na twierdzy wojen, a tego było dużo. I o tym to myślę jako mieszkańcy miasta, jeśli ktoś był bardzo zainteresowany, to wie. Natomiast chciałbym tylko w kilku słowach powiedzieć, że to, co powiedział Robert, że mamy do tego moralne prawo, żeby tutaj pokazać tą historię, która się odbywała na naszych terenach. Mając doświadczenie w organizacji różnych imprez, od takich, które się składały na kilkanaście osób, spotkania z historią do kilkuset, jak biegi czy międzynarodowe konferencje, a także jako stowarzyszenie, mając doświadczenie w organizacji i poparcie w różnych miejscach, które chcą dawać pieniądze na organizację takich imprez, wchodzę do Państwa z takim hasłem: duży może więcej. To był taki pomysł, żeby zaangażować wszystkie nasze, cały powiat, wszystkie nasze gminy, żeby złożyć się z kasą i żeby to był wkład własny, bo mając takie, Krzysztof powiedział, to doświadczenie towarzystwa, że my robimy i możemy to zrobić, nawet sami, ale to nie da tego efektu, a już robić coś, to zrobić to porządnie. Czyli taką imprezę za 2 lata się do niej przygotować mocno, mieć takich, ten nasz komitet organizacyjny, żeby się powiększył o przedstawicieli wszystkich gmin, żeby stworzyć taki potencjał i możliwości, ale także i pieniędzy, które nam pozwoli pozyskać więcej pieniędzy na zorganizowanie porządnej takiej imprezy międzynarodowej tu u nas w Giżycku. I powiem tak, od 5 lat, żeby dać taki przykład namacalny, Ministerstwo Obrony Narodowej, a
podejrzewam, że tak, po pierwszych takich kontaktach byłoby zainteresowane, żeby wejść w współpracę z nami. Darzy nas zaufaniem i wspomaga, a my jesteśmy organizatorem właściwie międzynarodowych mistrzostw Polski, jeszcze nieoficjalnych, bo, ale takich stowarzyszeń młodzieżowych o nagrodę ministra obrony narodowej, gdzie w 100% dają na to pieniądze, ale to jest zlecenie własne ministerstwa, a my jesteśmy wykonawcami. Czyli zaufanie, jak przyjeżdżają, sprawdzają, budzimy zaufanie, oni nas darzą tym zaufaniem, my to robimy i oni są z tego zadowoleni. Czyli w nas też jakiś potencjał jest, jesteśmy przygotowani do organizacji takiej imprezy. Ale na pewno Ministerstwo Obrony Narodowej nie da nam pieniędzy na zorganizowanie takiej imprezy w całości. Może nas wesprzeć na przykład jakąś kwotą, ale musimy mieć wkład własny. My mamy pomysł, żeby występować jeszcze do innych stowarzyszeń czy też organizacji międzynarodowych, żeby pozyskać pieniądze na tą organizację. Ale to zależy od Was. Jak byście Państwo byli zainteresowani, żeby razem coś fajnego stworzyć, żebyście byli współorganizatorami, Wy wnosicie, tak jak my wszyscy razem, umawiamy się jakąś kwotę, która będzie wkładem własnym i wtedy możemy stworzyć jako ten komitet organizacyjny, złożyć wniosek, w zależności od tego, ile nas zbieramy, a wiemy o tym, że możemy pozyskać nawet 75%. I od tego zależy, w jakiej będziemy mieli rangi tę imprezę i, no, i jak ona będzie, mało tego, że profesjonalnie wykonana, bo wiadomo, wtedy możemy sobie pozwolić na więcej, ściągnąć więcej ludzi, a tu już plan, przynajmniej takie były nasze założenia, żeby nie tylko się odbywała w jednym miejscu, w Giżycku, ale zrobić to na kilka dni taką imprezę, ściągnąć tutaj ludzi, żeby odbywała się na terenach gminy Miłki, na terenach gminy Wydminy. Tam no, te działania, tak jak powiedział Robert, odbywały się na całym naszym terenie. Żeby zainteresować tych ludzi, żeby pokazać tą żywą historię i ludziom, którzy tu mieszkają, ale także turystom. Przyjanek kilka razy mówił o tym, że jak już pogodzić takie daty, żeby ludzie nawet sobie planując urlopy, przyjeżdżając tutaj do nas na tą Grunwald, to Grunwald już jest znany, to zrobić to w pobliżu, żeby mogli albo przed, albo po tej imprezie zakotwiczyć się, rozłożyć sobie, żeby przyjechali na 2-3 dni do Giżycka. Żeby mogliby w Giżycku zobaczyć, ale dlaczego nie gdzie, na przykład blisko Giżycka, czyli w Miłkę. I wtedy zaangażować przedsiębiorstwa nasze, te prywatne, które mogłyby ze swoimi pomysłami, ze swoimi produktami wystawiać się i zabezpieczać taką sferę logistyczną w terenie. Czyli ta cała impreza dzisiaj jest w Giżycku, jutro przemieszczamy się do Kruplanek, pojutrze jedziemy do Miłek, i cała ta struktura zaangażowana w to zorganizowanie tej imprezy przemieszcza się razem z nami pod turystów i pod mieszkańców poszczególnych gmin. Dla nich też się coś należy, tak? Wychodzimy z taką propozycją, żeby zrobić to wszystko w terenie. Ja tylko miałem po tyle, że po prostu jest w nas potencjał, mamy pomysł, chcemy działać, tylko to hasło. Wielki może więcej. Im więcej będziemy mieli zaangażowanych tutaj gmin, żeby to stworzyć, to przekonani jesteśmy, że nam to się uda, jest taką wielką pompą, naprawdę profesjonalną imprezę, o której Janek da przykłady, jakie się odbywają w kraju u nas, a my to zamiast autopsji, bo bierzemy w nich udział. Co prawda Wojtek trochę jakby rozszerzył swoją wypowiedź, ale oczywiście dobrze, bo to też o to chodzi. To w takim razie, jak to robią inni i że można takie rzeczy organizować, o tym opowie Janek Sendler i pokaże. Generalnie rzecz biorąc, to trzeba powiedzieć jedną rzecz, że nie ma w tym przypadku możliwości, zbyt powiedzmy sobie, inaczej, możliwości są tutaj olbrzymie. Tak naprawdę, z takie sobie przysłowie, nie wyważa się otwartych drzwi. Trzeba po prostu podejrzeć, jak to robią inni. Ostatnimi czasy, to w zasadzie od dobrych kilkunastu lat, jedno z najbardziej popularnych takich, powiedzmy sobie, forum świętowania czy pokazywania jakichś, powiedzmy sobie, wydarzeń historycznych, to są właśnie one inscenizacje historyczne, które w zasadzie na świecie to się ciągną od jednego końca Atlantyku, aż tam, prawda, po Ocean Spokojny. W Polsce odbywa się tak chyba najsłynniejsza impreza, to Robert na chyba mówił, Wisła pod Grunwaldem.
zaczynali kilkanaście lat temu od kilkudziesięciu ludzi ubranych tam, prawda, w rekonstrukcję zbroi, a następnie po dobrych, bodajże na 600. rocznicę bitwy było tam ponad 100 tysięcy ludzi, co zresztą widać na zamieszczonym zdjęciu. Kolejną taką, co jest taką rzeczą ciekawą, to jest bitwa średniowieczna, natomiast jest bardzo w zasadzie niewiele inscenizacji historycznych, które dotyczą I wojny światowej. Tak naprawdę to znalazłem dwa takie wymierne przykłady tych inscenizacji historycznych pierwszowojennych. Pierwszą to jest właśnie inscenizacja Wskansenie w Tomaszowie Mazowieckim, naprawdę zrobiona profesjonalnie. Fragment tutaj Państwu zaprezentuję. Złośliwość przedmiotów martwych. To się pod swoim komputerkiem robiłem, tu mam troszeczkę inny sprzęt. Ja sobie pozwolę to poprzesuwać, no delikatnie. To po prostu wygląda jak film. Tam został przygotowany regularny taki scenariusz filmowy. Proszę, przyspieszę delikatnie, żeby takie były te działania pokazane. To, gdybyśmy obejrzeli tę całość, to wyglądał jakby naprawdę regularna bitwa toczyła się współcześnie. Łącznie z lotnictwem, artylerią. Ta armata strzela, zwolnione są obroty w tym komputerze niestety. No i brak jednej sekwencji. Ale eksplozje są naprawdę imponujące, łącznie z użyciem gazów bojowych. Nie tyle ostro, co z użyciem oryginalnej broni. No, strzelając one ślepakami. W tej inscenizacji brało udział ponad setka rekonstruktorów. To jest Tomaszów Mazowiecki. Kolejną inscenizacją, do tego jeszcze wrócimy, jest choćby nawet inscenizacja w Pradze Czeskiej. Otwórz się, proszę. Przepraszam, Bratysławie Słowackiej, przepraszam najmocniej. Bo miałem dwie do wyboru, albo Pragę, albo Bratysławę. Wziąłem akurat Bratysławę ze względu na... Zaraz znajdziemy. O, jest tutaj. 67 roku. Nie, to jest akurat 44. Tylko coś się zawiesza niestety. Robert, coś się komputer wiesza. Za dużo masz na dole potwiera. Myślę, że nie, ale to jeszcze pokażmy. Mówię, że ja go znam. No jak na złość. Ale na ogrodę, żeby się rozwoju. A, to się tu blokuje. No zawzięło się niestety. Próbuję zamknąć. No, ruska maszyna. No niestety, komputer odmówił posłuszeństwa. Ja jeszcze spróbuję to jeszcze raz otworzyć. Tym razem już bezpośrednio może tak pokażę. Tutaj mam na przykład jeszcze tak, dla ciekawości na przykład Borodino na terenie Rosji. Proszę Cię, otwórz się. O, tak, może będzie lepiej. Rosjanie też to robili naprawdę bardzo profesjonalnie. To jest rok 1812, co prawda, ale udział blisko 1000 rekonstruktorów. Jak widać, różnej postury, z udziałem kawalerii. Wrócę może do tego, co mi nie chciało się pokazać. Mamy tych Czechów, znaczy braci Słowaków, przepraszam. Proszę, otwórz się. To jest z tegoroczna, z maja.
na ulicach miasta. W centrum miasta wytyczona strefa. To nie jest kilkuset oglądających, to jest z tego samego mailem się wymieniałem z jednym z organizatorów. W kilku punktach miasta oglądało to kilkanaście tysięcy ludzi. To jest 34 rok, co prawda konstrukcja z II wojny światowej, ale i sprzęt, bardzo pokazowa impreza. Z takich ciekawczych jeszcze też pierwszowojennych pokażę moim zdaniem kultową już inscenizację też z udziałem kilkuset uczestników i to i z Polski i z Rosji. Z Litwy między innymi, to jest inscenizacja pod Bolimowem. Gdzie? Bolimów. To jest tam zapalniczony gdzieś tam? Nie, to jest na północy Mazowszu. To jest impreza kilkudniowa. No, pokażę to ciekawsze. Ludzie, masa jest ludzi, którzy to ogląda. Tam jest przynajmniej kilkanaście tysięcy ludzi, którzy mogą sobie spokojnie te działania obejrzeć. Tutaj użyta była też artyleria i używano również samolotów, rekonstrukcji pierwszowojennych, to właśnie. Impreza kilkudniowa, ale oprócz tego jeszcze o różnych porach dnia i nocy, bo była inscenizacja w ciągu dnia, ale również były pokazy nocne. Nocny atak rosyjskiej piechoty na niemieckie okopy. To jest udział artylerii. Bardzo widowiskowe. Dla porównania pokażę może jeszcze to, co odbyło się u nas w Giżycku w ubiegłym roku na dużo mniejszą skalę, ale już początek jest. No, w tym roku, z tego co mi wiadomo, też najprawdopodobniej się odbędzie, wszystko to wskazuje. Więc za dwa lata można by zrobić tego naprawdę ładną imprezę. Nie wiem, czy Państwo to, Panowie to widzieli. Jest to pooglądać, powiem szczerze. Tutaj było kilkudziesięciu rekonstruktorów. To jest akurat inscenizacja podejścia pod twierdzę wojen i ostrzelanie tych parlamentariuszy. W tej inscenizacji również pomagało nam wojsko, miejscowy garnizon. No, bez zaangażowania się brygady giżyckiej efektów dźwiękowych by nie było, niestety. Wystarczyli też odpowiednią ilość ślepaków, dwa PK, no i oczywiście odpowiednią ilość petard hukowych i świec dymnych. Na filmie wygląda to bardzo tak, że to niby jeden jest ruch, dużo ludzi. De facto nie było zbyt wielu tych rekonstruktorów. Oni na tym dziedzińcu ginęli, to się mówi, w rzut zieleni. To dobry montażysta odpowiedni film potrafi zrobić. To było na dziedzińcu do żony.
Pogoda była taka nieszczególna, mogło to widzieć, ja wiem, może ze 100-150 osób. Proszę, tak. Pierwsza impreza. W tym roku, przypuszczam, będzie dużo lepiej. Tak. I to są inscenizacje. Natomiast jeżeli chodzi o inne formy, jak to wygląda na świecie, to są różne metody. Przyjmują różne organizacje, różne stowarzyszenia, a nawet instytucje gospodarcze, można nawet powiedzieć. To już pominiem, to żeśmy już oglądali. Tutaj pokażę, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, Gettysburg, jedna chyba z najbardziej chyba znanych bitew wojny secesyjnej. Państwo widzicie, dzikie tłumy to oglądają. To jest inscenizacja, jest w tym parku muzealnym z udziałem przynajmniej kilkunastu tysięcy inscenizatorów. Tam w zasadzie jest to impreza zaplanowana na kilka lat do przodu. Tutaj jest wykaz imprez i wydarzeń w danym roku. W 2012 mają 39 wydarzeń i one są już określone konkretnie. Data, miejsce i od której godziny się zaczyna. To jest po prostu informacja, gdzie wiadomo, ktoś, kto chce przyjechać, wie gdzie. Do 2015 roku. W 2015 mają 7 wydarzeń na początek, ponieważ to jest bodajże okrągła 150. rocznica bitwy, więc to dopiero jest tworzone dokładnie. Tych wydarzeń będzie dużo, dużo więcej. Także to jest akurat kwestia tejże bitwy. Z kolejnych takich, to już to Giżycko już Państwo widzieliśmy. Teraz inną formą przygotowania imprezy jest kooperacja. To jest ciekawy taki projekt organizowany przez akurat Francuzów. Oni sobie wymyślili, że powiążą wszystkich tych, którzy mogą na danym wydarzeniu zarobić. I tutaj oni założyli, że nie tylko i wyłącznie oni, Francuzi, zarobią, tylko zarobią wszystkie państwa, które były w tą wojnę zaangażowane. W samej Francji dochody ze zwiedzania miejsc pierwszowojennych to jest rocznie 45 milionów euro. To jest dochód, który Francuzi osiągają z turystów, którzy odwiedzają te miejsca, kupując gadżety, odwiedzając restauracje, mieszkając w hotelach i tak dalej, bilety za wstęp i tak dalej. Dlatego oni sobie wymyślili, że rozłożą to na 4 lata, od 2014 do 2018 i będą współpracować ze wszystkimi państwami, które chcą wziąć w tym udział. Tu między innymi Polska jest na 2015 rok przewidziana, nie wiedzieć czemu, ale tak sobie myśleli. Ja tutaj może pokażę, oni przewidzieli wszystko. O, tu jest wykaz produktów, które będą mogły mieć zastosowanie w czasie pierwszej obchodzenia tych rocznic. Od produkcji ciastek, batonów, nazw produktów, typu tam jakieś ciasto, jakieś potrawy, drinki, napoje. To jest oferta skierowana do ludzi, którzy chcą się, do firm, do instytucji, które chcą się do nich zgłosić. Mogą sobie po prostu wybrać, w jakiej dziedzinie chcą uczestniczyć. Tutaj to są akurat opatentowane, w tej chwili już prawem chronione loga na zakończenie tej imprezy. Ktoś chce sobie wykupić licencję, może się zgłosić do organizatorów. Z ciekawostek takich jeszcze, gdzie to jest ta pierwsza strona? Tutaj jest. To jest na czele tej korporacji, znaczy korporacji, tego jak gdyby takiego projektu stoi, przynajmniej reprezentował to prezydent Sarkozy, a uczestnikami są duży bank, jakieś przedsiębiorstwa przemysłowe, plus stowarzyszenia i firmy turystyczne. Także to jest jeden z kolejnych takich pomysłów, jak można zaangażować się lub co można zrobić przy okazji jubileuszu. Kolejna rzecz, to jest informacja o lokalizacji miejsca pamięci. To, co Robert mówi o tych szlakach turystycznych, między innymi o tym szlaku turystycznym, który ma być przez Mazury. To jest taka też strona stowarzyszenia, która
co prawda opiekuje się zabytkami angielskimi, ale to jest tylko przykład, jak można to zastosować. Każdy, na czym gruncie znajduje się jakiekolwiek miejsce upamiętnienia w Anglii, może podać swoją lokalizację. Czy to, powiedzmy, jeżeli dotyczy oczywiście wszystkich Anglików, którzy gdzieś tam, powiedzmy, polegli, podać swoją lokalizację i zostać dodanym do szlaku zwiedzania. To też jest o tyle ciekawa sprawa, że oni też w trosce przed niszczeniem tych miejsc pamięci. W Anglii, się okazuje, też mają problem z dewastacją i to też ma też zapobiec temu, że skoro zostanie wpisane już na tą listę, zostanie to objęte monitoringiem i możliwością ochrony i zwiedzania tego miejsca. Kolejną taką możliwością to są oczywiście muzea i ekspozycje historyczne. Wiadomo, Francja ma tego mnóstwo. To jest akurat jedno z angielskich muzeów. No, sprzęt taki sam w sobie przyciąga turystów, natomiast są też tworzone inicjatywy takich małych, lokalnych ekspozycji historycznych. Tutaj na przykład jest przykład, dwie panie stworzyły z posiadanych przez siebie eksponatów małą taką ekspozycję, którą można zwiedzać. Jest strona, która daje namiar na to, można się kontaktować, ekspozycja jest niewielka, nieduża, już istnieje. Nie w tą stronę oczywiście idę. To już było. Teraz tak zwana turystyka międzynarodowa. Zwiedzanie kul bitewnych. To jest przede wszystkim bardzo modne we Francji, ale nie tylko Francuzi się tym zajmują. Anglicy, Amerykanie, to jest ciekawostka, Amerykanie przede wszystkim pod kątem II wojny światowej, udział Amerykanów w lądowaniu w Normandii. Natomiast przy okazji I wojny światowej również przewidują zwiedzanie miejsc pamięci związanych z I wojną, gdzie Amerykanie również brali udział. To tam krótko, bo to w 1917 roku, ale już się tym zainteresowali. I tutaj jest przykład takiej strony, gdzie gromadzi się informacje na temat dziedzictwa I wojny światowej pod kątem sieci turystycznej. I tutaj się można do nich zgłosić i również swoje miejsce, swoją lokalizację również można dodać do zwiedzania. Są warunki, na jakich można przystąpić, z kim się skontaktować. To jest kolejna forma. I kolejny przykład, też turystyka pól bitewnych. Jest po prostu stowarzyszenie, które organizuje wyjazdy, cieszy się dużą popularnością wszystkim oczywiście we Francji, ale w ich planach, tak jak tam czytam na jednej ze stron, również jest rozszerzenie to o ziemie polskie i dawnej Galicji i Lodomerii, to było Galicji i Lodomerii. Tak jakby było tam to u nich na stronie napisane. Oczywiście kolejna forma, a propos zabawek, też ciekawa forma. Powstało mnóstwo przykładów powrotu do zabawek z czasów I wojny światowej. Tu mam przykłady współczesnych zabawek, produkowanych współcześnie, nawiązujących tematycznie do I wojny światowej. Tu jest akurat, mam takiego żołnierzyka, ale to już jest, bym powiedział, zabawka ekskluzywna. Mundur szyty z materiału, oprzyrządowanie ze skóry, broń, replika rzekomo działająca, na stronie wyczytałem. A to już jest, mówię, ekskluzywna zabawka, jak można powiedzieć, kolekcjonerska. Kolejny przykład to są oczywiście nawet takie proste rzeczy jak koszulki, czy powiedzmy sobie bicie medalów okolicznościowych. I chyba taka najciekawsza, moim zdaniem, w tej chwili forma to są aplikacje na smartfony. Tu w tym przypadku mamy dostępną aplikację dotyczącą Bitwy pod Verdun do zainstalowania, mankament wersja francuska. Opis bitwy, wskazanie na mapie ciekawych miejsc, które warto odwiedzić, czy powiedzmy sobie poczytać opis działań wojennych w poszczególnych miejscowościach. To jest o tyle ciekawe, że my już mamy podobny produkt, może nie podobny, ale taką aplikację Moje Mazury, to jest, jego wydawcą jest spółka Edytor, która wydaje gazetę
gazetę między innymi olsztyńską i giżycką i ta aplikacja już funkcjonuje na stronie. Ja sobie ją pozwoliłem ściągnąć, mam ją w telefonie. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby informacje dotyczące wydarzeń czy w Giżycku, czy w okolicach umieszczać nawet w tej aplikacji. Oni tylko proszą, wyślij informacje. Tutaj można przeglądać ze zdjęciami, no, warunek połączenia internetowe. No ale jak ktoś dysponuje smartfonem, to w zasadzie ma w telefonie pełną informację o wydarzeniach. Kalendarz imprez, kalendarz wydarzeń, miejsce wydarzenia z lokalizacją dokładną, z topografią GPS. Można spokojnie funkcjonować. Także, jak widzicie, tu oczywiście można jeszcze mnożyć przykłady, jak można współpracować, jak można działać. Jeszcze tylko wspomnę o tych inscenizacjach, które się odbyły. Żadna z nich nie odbyła się w ten sposób, że był to jeden organizator. Wszystko było w zasadzie taką kooperatywą. W większości, w przypadku i Słowacji, i tych polskich, oprócz oczywiście naszej w Giżycku, było dofinansowane przez instytucje rządowe. W przypadku Bolimowa i Tomaszowa przez Ministerstwo Obrony Narodowej, które na takie inscenizacje również środki posiada. Także tak pokrótce możliwości... I o dziwo nie ma wątpliwości, co do czy ta wojna ma nasza, czy nie nasza. Czy nie ma. Oczywiście, tutaj jak Robert powiedział wcześniej, byłoby naprawdę dziwnym, gdybyśmy my z tego zbliżającego się jubileuszu nie skorzystali. Nie bez kozery, żeśmy zaprosili tutaj przedstawicieli samorządów lokalnych z powiatu giżyckiego, ponieważ nie wyobrażam sobie, że ta rocznica miała się odbyć wyłącznie w Giżycku. To jest moim zdaniem absurdalne. Owszem, Giżycko mogłoby być taką osią, wokół której mogłyby się dziać imprezy. Twierdza. Tak, twierdza byłaby takim centrum, z której mogłyby być wypady prowadzone, czy to na teren gminy Miłki, czy to na teren Wydmin, czy to na teren Kruklanek. Tych gmin, gdzie te realne działania wojenne się toczyły. Dzisiaj tak naprawdę to śladów jeszcze do tych przygotowań to nie ma. To, co Robert mówił, ten szlak pierwszowojenny, on w zasadzie jest, tak, on jest na razie tylko wyłącznie, jak to się mówi, na kartce papieru. W innych, ja już przeglądałem też strony internetowe w Małopolsce, tam są już przygotowania. Tam są już oznaczone szlaki, tam są już przeprowadzone lokalizacje GPS-em. Bo tak to mniej więcej ma wyglądać na terenie Warmii i Mazur, to może więcej też na ten temat Robert powie. Tak się złożyło, że w końcu, kiedy ten temat się ujawnił i samorząd uznał, że wchodzimy w to, no to zrobiło się tam łapankę i tych, którzy zajmują się naukowo również tym wątkiem, ściągnęli do Olsztyna i żeśmy tam sobie podyskutowali. Tak się złożyło, że na moje ręce tak naprawdę złożono kwestię wytyczenia szlaku. Ja to zaproponowałem, co zaproponowałem i póki co wszystko wskazuje na to, że tak to będzie wyglądało, bo osoba, która zajmuje się opisem historycznym, będzie to, już zaczęła to robić według tego schematu, a więc widzicie Państwo, to chodziło o to, że wiadomo było jeszcze, gdzie będzie styk szlaku mazowieckiego z naszym, a więc na Siódemce, między Mławą a Nidzicą i później tak już propozycję wytyczyłem, przy czym założenie było proste. Szlak musi przebiegać drogami krajowymi i wojewódzkimi. Szlak główny. Stąd też ten przebieg jest skonstruowany pod tą podstawową wytyczną. Szlak główny jedzie krajówkami i wojewódzkimi. A więc Nidzica odbijamy na Działdowo, Frygnowo to takie miejsce, w którym myślę, że można robić właśnie symbol Tannenbergu, aczkolwiek Olsztynek może być jeszcze lepszy. Później przesuwamy się do Jedwabnego i później jest odejście do Wielbarka tylko i wyłącznie dlatego, że no, pominąć miejsce pierwszego pochówku generała Samsonowa i pomnik po dzień dzisiejszy stojący pod Wielbarkiem byłoby głupio, więc dlatego jest zjazd w stronę Wielbarka. Później idziemy w Szczytno. Szczytno to jest ten faza walk cofającego się spod biskupca 6 Korpusu Rosyjskiego. I później robimy przeskok przez taką pewną pustkę między Szczytnem a Rucianem, bo tam się
generalnie rzecz biorąc praktycznie nic nie działo, poza tym, że później 8 Armia, przynajmniej jej część, będzie w stronę Wielkich Jezior tędy szła. I później zaczyna się tak naprawdę od Rucianego, ten dla mnie najważniejszy fragment, bo jest mi najbliższy, ale jednocześnie to jest ten etap, czy ta część szlaku, który wiąże się w dużej mierze z ponad, znaczy z walkami od sierpnia do lutego, no, taka jest proza życia. Z Rucianego przez Mikołajki, Szymonkę, Bogaczewo do Giżycka, z Giżycka krajówką na Posestrze i do Węgorzewa, a później górą odbijamy na Budry, Banie i Gołdap. Kierunek mało atrakcyjny w gruncie rzeczy, aczkolwiek łatwo się domyśleć, że jedno z tych miast musiało się pojawić na tym szlaku i nie było dyskusji. Ale z drugiej strony jest argument moim zdaniem, że gdyby Rosjanie, a oni już sygnalizują, że ich ten temat też interesuje, to jeżeli mamy gdzieś się spotykać, to jest logicznym, że tylko i wyłącznie w tym jednym miejscu, gdzie jest jednocześnie przejście graniczne, a do Gąbina rzut beretem. No i później zjazd jest przez Kowale do Olecka, a później nie jest tak po prostu do Ełku drogą krajową, tylko przez Wieliczki, tam się ciągnie i Kalinowo, mają tam parę fajnych cmentarzy, do Ełku, tam jest później taka ślepa odnoga w kierunku mazurskiej Golgoty, a więc no, cmentarz przede wszystkim drugowojenny, no ale być w okolicy i nie widzieć to trochę byłoby przaśno. Ale później jest taka ni stąd, ni zowąd czowka z powrotem jakby do domu, a więc drogą wojewódzką, którą mam nadzieję, że w końcu wykoszą, przebijamy się do Staświn, wskakujemy na krajówkę przez Miłki Wiszowate w stronę Orzysza, Pisza i później odbój na Białą Piskę, Nową Wieś Ełcką i stamtąd już krajówką do Prostek, bo tam się mamy spotkać docelowo ze szlakiem Podlaski. Jednocześnie zaproponowałem, proszę Państwa, przebieg szlaku tematycznego, bo poza tym, że jest szlak główny, za który województwo ma odpowiadać w sensie oznakowania drogowego, bo będzie to drogowy szlak turystyczny i województwo nie deklaruje niczego więcej poza oznakowaniem szlaku, to ja również zaproponowałem szlak tematyczny, a szlak tematyczny tak naprawdę będzie się ciągnął od Posestrza przez Przerwanki, Kruklanki, dalej do Siedlisk, Siedlisk na Lipińskie, z Lipińskich do dalej później w kierunku Miłek, Miłki, Przykop, Marcinowa Wola, Cieszpięta i tam próbujemy się dobić do Okartowa po to, żeby w końcu wrócić na Orzysz i tu się z powrotem wpiąć. Czyli tak naprawdę po Sestrze jest miejscem, z którego zjeżdżamy z szlaku głównego i możemy pojechać szlakiem tematycznym i w Orzyszu z powrotem na ten szlak główny z tematycznego wrócimy. Przy czym szlaki tematyczne mają być problemem zainteresowanych w gruncie rzeczy, jeżeli chodzi o oznakowanie. Województwo deklaruje, że będzie oznakowanie drogowe. Kilkanaście większych, dużych tablic informacyjnych, że jest szlak I wojny światowej na terenie naszego województwa. Natomiast jeżeli chodzi o oznakowanie atrakcji, to tak naprawdę, które atrakcje, po części będzie znowu zależało też i ode mnie, i od Wieśka Łacha, który robi część historyczną, ja mam robić opis krajoznawczy, mamy w sumie wskazać te miejsca, które naszym zdaniem mają być zwrócone na nią uwagę jako atrakcje związane z tematem I wojna światowa, ale notabene jeszcze muszą być też i trochę atrakcje spoza, bo opis krajoznawczy ma dotyczyć korytarza o szerokości 20 km, jeżeli chodzi o ten cały przebieg szlaku, o informacje o atrakcjach turystycznych. Pojawił się również temat, na dzień dobry i od razu to mówię szczerze, bo na pierwszym spotkaniu zgłosili się szefowie Muzeum Pól Grunwaldu, którzy od razu złożyli deklarację, że fajnie jest, my nie widzimy problemu, a więc my to bierzemy jako muzeum, a więc my się po prostu zajmiemy w ogóle tym szlakiem i całym tematem, obchody rocznicowe i tak dalej. No bo przecież Tannenberg i tak dalej. To, że oni mają w statucie, iż mają zajmować się okresem jagiellońskim, to tam specjalnie dyrekcji nie wzruszało, ale z tego co wiem, to chyba innych wzrusza i niekoniecznie jest to chyba dobry pomysł mieszanie jednego Grunwaldu z drugim Grunwaldem.
bo może się w końcu ludziom coś tam zacząć mieszać. A nie po to wymyślono tak naprawdę Muzeum Grunwaldu, bo jak już to zaproponowałem, to wtedy odbudujcie mauzoleum Hindenburga, no i wtedy będzie wszystko grać. Gra, na jednym polu będzie można faktycznie świętować jedno i drugie, nie? Więc tutaj chyba będą mieli problem, ale żeby być, bo z natury taki jestem ugodowy, więc zaproponowałem, jak w akumulatorze robimy dwa bieguny, nie? Jeżeli chodzi o pierwszą wojnę światową w naszym regionie, moim zdaniem jednym biegunem, aczkolwiek oni sami muszą znaleźć miejsce w tej przestrzeni, gdzie go ustawią. To jest po prostu ten przysłowiowy Tannenberg, bo mówię, miejsca pod tytułem Tannenberg nie ma sensu co wskazywać tej wsi czyli Stembach, bo tam żadnych walk nie było, więc to jest ich problem. Mówię, a drugi biegun w tym województwie to jest Giżycko i Twierdza Bojeń i to chyba w najmniejszym stopniu budzi jakiekolwiek wątpliwości. I w tym momencie pojawił się ten wątek właśnie z rekonstrukcjami, że oni nawet na polach Grunwaldu by coś tam zrobili. Mówię, na raz nie ma tutaj moim zdaniem problemu, żebyśmy zrobili takie większe halo rekonstrukcyjne i tak jak nawet wstępnie rozmawialiśmy, jeżeli szukać jakiejś daty, to dla mnie jakby ten przełom lipca i sierpnia jest podwójnie dobry. Raz, że to są rocznice, kiedy zaczynają sobie ludzie wypowiadać wojnę od 1 sierpnia do 5 w gruncie rzeczy, a więc to jest autentyczny w tym momencie moment, kiedy obchodzimy rocznicę wybuchu I wojny światowej. Z drugiej strony jest to środek wakacji i najłatwiej jest ludzi zachęcić do przyjechania wtedy, bo już końcówka sierpnia robi się ryzykowna. A czy kupią pomysł, że po Grunwaldzie zostajemy jeszcze tydzień dłużej, to też jest w gruncie rzeczy na dwoje babka wróżyła. Więc moim zdaniem jest to trzymająca się kupy pomysł. Z tego co widzę na dzień dobry przynajmniej, jeżeli chodzi o Departament Turystyki, jest jakby ta akceptacja co do tego, że tym jednym z tych biegunów będzie bezdyskusyjnie twierdza Bojen. Czy oni programowo w cokolwiek wejdą, to trudno powiedzieć. Na dzień dobry wiadomo, że nie liczcie na nic, bo nie ma pieniędzy. Więc niekoniecznie może bym na nich mocno liczył, ale no mówię, zachęcić chciałbym przede wszystkim do tego, co przed nami, bo z informacji, które mam, wynika, iż gdzieś tam we wrześniu, najpóźniej w październiku, będą robione spotkania informacyjne ze strony Urzędu Marszałkowskiego. Powiem brutalnie, to przede wszystkim adresuję do przedstawicieli samorządów, pomysł jest taki, że ma się naciągnąć gminy i powiaty na to, żeby oznakowały sobie atrakcje na tym szlaku z własnych pieniędzy. Na zasadzie, co sobie oznakujecie, to wasza sprawa. Czy jedną, czy 150 atrakcji, wasza sprawa, na nas nie liczcie. Ale chcą, żeby ten szlak wyglądał jakoś i nie było przaśnie, bo mówię, Polska, że tak powiedzmy, gruszek nie zasypuje w popiele i robią już sporo w tej materii. I przed nami, że tak powiedzmy, takie same wyzwanie. Ja abstrahuję od tego, czy ta wojna była nasza, czy nie, chociaż ja wątpliwości w tej materii nie mam absolutnie żadnych, ale po prostu jest okazja, żeby wpisać się w mapę wydarzeń historyczno-turystycznych w Polsce, a mając taką scenę do takiej prezentacji, jaką jest choćby Majdan Twierdzy, to jest po prostu grzech w tym wszystkim nie zaistnieć. Ja pomijam wątek, że mamy Świętą Górę, która jest świetnym miejscem do tego, żeby ewentualnie pokazać inscenizację czegoś, co może się na przykład wydarzyło pod Przykopem albo pod Marcinową Wolą. Ja pomijam, że na wzgórzach paproteckich można zrobić dokładnie to samo. Przykop można zrobić dokładnie to samo. Jeżeli chodzi o Kruplanki, a zwłaszcza grunty krupaleckie, można zrobić to samo. To, co Janek pokazywał, Bratysława, to główna ulica w Wydminach się do tego idealnie nadaje. Przemarsz wojsk rosyjskich. Mamy świetne widoki, które pokazują zrujnowane Wydminy po przemarszu. Zresztą później w listach płaczący cesarz, który jak w lutym przejeżdżał pociągiem przez Wydminy, to po prostu no, serce mu pękało, jak widział tak zrujnowane miasto. Mamy czego się czepiać. Mamy Fort Kule, który oczyścić, pić na wodę, fotomontaż zrobić i to się da w tym momencie sprzedać. Mamy Szymonkę, która kanonierka da się Barbara w tym momencie sprzedać. Ja już pomijam, że z jednym z armatorów dyskutowaliśmy, że czy mu się to podoba, czy nie, to jednak działo mu ustawimy.
na statku i będzie pływał jako rekonstrukcja Barbara. Nie, więc naprawdę mamy i możemy. Ja też nie... przymierzamy się do tego w sumie jako powiat, jako Centrum Promocji Informacji Turystycznej, bo jakieś tam się jeszcze luki pojawiają, jeżeli chodzi o możliwość aplikowania ośrodki pomocowe, czy to z LGD, czy z LGR-u. I z wątku litewskiego też spróbujemy. I między innymi będziemy aplikowali o środki na oznakowanie atrakcji. Docelowo dwa w jednym, a więc Szlak Fortyfikacji Mazurskich w gruncie rzeczy nie przez przypadek w dużej mierze pokrywa się z przebiegiem, propozycją przebiegu szlaku głównego i zwłaszcza tego szlaku tematycznego. I byśmy mogli w tym momencie, już nie patrząc na to, czy ktoś chce, czy jakaś gmina chce, czy nie chce, tak naprawdę moglibyśmy solidarnie tutaj sobie z tym poradzić i kompleksowo problem, że tak powiedzmy, rozwiązać. W tle są fajne inicjatywy, które się u Państwa dzieją, bo jak mam tutaj te spotkania choćby z gminy Miłki w temacie rewitalizacji cmentarzy pierwszowojennych, to naprawdę jako historyka przede wszystkim cieszy to, bo robimy dokumentację, ściągamy materiały źródłowe, na miejscu wykonuje się kawałek fajnej roboty, jeżeli chodzi o porządkowanie, a jeszcze się zgłaszają mieszkańcy wsi, którzy mówią, że oni chcą jakby zaopiekować się docelowo i później dbać o to wszystko, co powstało, no to kurczę, no, jakby nadzieja na to, że ta rocznica może być przez nas lepiej wykorzystana, naprawdę rośnie. Proszę.